Pierwszy film z opracowanej przez Aquanet serii filmików Eksperymenty z wodą. Tym razem sprawimy, że balon będzie trzymał przyssane do siebie szklanki. Jak to możliwe? Zapraszamy! Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne będą miska, dwie szklanki gorącej wody, dzbanek zimnej wody i balon. Następnie wlewamy dwie szklanki gorącej wody do przygotowanej wcześniej miski. Najlepiej zabezpieczyć się przed poparzeniem, używając do tego ściereczki. Teraz bierzemy balon oraz dwie puste już szklanki. Następnie przykładamy tak dwie szklanki do balonu, aby balon był po środku, a szklanki po zewnętrznej jego krawędzi. Teraz nasz balon wygląda, jakby miał uszy. Balon cały czas trzymaj nad miską. Będziemy potrzebowali pomocy drugiej osoby. Będzie musiała polewać nasz balon zimną wodą przygotowaną wcześniej w dzbanku. Jaki jest wynik naszego eksperymentu? To niesamowite, ale balon trzyma cały czas przyssane do siebie szklanki. Opis eksperymentu. Szklanki po wylaniu gorącej wody mają wysoką temperaturę i zawierają dużo pary wodnej. Gdy balonik z przystawionymi szklankami polewany zimną wodą, to temperatura maleje i część pozostałej pary wodnej się skrapla. Powoduje to spadek ciśnienia. Balonik zostaje wessany do środka szklanek. Balon więc trzyma obie przyssane szklanki. Aquanet, spółka akcyjna.